Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Kolejny teścik dwóch urządzeń aktualnie topowych od Samsunga. Samsung S8 Plus, Samsung Galaxy Note, oczywiście S8 Plus też Galaxy, bo to ta sama rodzina. Czym dzisiaj będziemy się zajmować? Mianowicie tym, co jest z tyłu. Tym, co może nie wszystkich, że tak powiem, w jakiś sposób satysfakcjonuje, a mianowicie umiejscowienie czytnika linii papilarnych. No cóż, wszyscy narzekają, że jest bardzo źle, w zależności od tego, jakie mają ręce. Akurat moje spokojnie dosięgają do czytnika linii papilarnych. Jestem w stanie z niego korzystać, działać, odblokowywać za jego pomocą telefon, więc nie jest tak źle, więc ta odległość, jak sobie trzymam telefon, no praktycznie mój palec tu sięga. Jak jest w przypadku Note 8? No Note 8 sobie porównamy, akurat moje oba są w etui, ale gdy postawimy, widzimy, że no praktycznie prawie jest ta sama wysokość umiejscowienia czytnika linii papilarnych. Note 8 jest minimalnie wyżej, jak widzicie, więc no może to nas stwarzać jakichś problemów, ale spokojnie jesteśmy w stanie też przyłożyć palec, odblokować w moim przypadku, no nie ma to problemu. Ja jeszcze dodatkowo używam etui w obu przypadkach Wrinkle Onyx dla S8 z plusem, jak i również Note'a, więc tutaj ono dosyć ułatwia korzystanie z tego narzędzia, czy też no, czy czytnika, więc cóż, no działa. Cóż, który jest szybszy? Który lepiej działa? Jak to wychodzi w przypadku odblokowywania jednym i drugim? No cóż, spróbujmy sprawdzić, spróbuję jakoś to wam po prostu pokazać. Więc zaczynajmy, no. Spróbuję jakoś tak ustawić rękę, żebyście widzieli, więc dotykamy. Dobra, jest rozblokowana. Będziemy szybko klikać. Dotyk. No nie złapał. Dotyk. Jest. Lecimy kolejny raz. Odblokowany. Więc na razie jedna wpadka. Dotykam. Działa. Spróbuję pod innym kątem. Nie złapał. Dotykam. Działa. Sorry za oddźwięki, ale ktoś no ewidentnie mi tutaj dzisiaj przeszkadza, wiercąc, ale no lecimy dalej. Dotykam, nie odblokował. Jest, działa. Więc zasadniczo no czytnik jest dobry, szybki, ale zdarzają mu się no niestety jakieś wpadki. No teraz znowu nie odblokował. Dotykam, jest, nie ma. No więc w S8 no jest to szybkie, spoko, ale na raz na jakiś czas no widzę po prostu wpadki. Co w przypadku czytnika linii papilarnych w Note 8? Więc tutaj przejdźmy też, spróbujmy tak samo się bawić. Postaram się ustawić wam tak samo telefon, więc jedziemy. Pierwsze odblokowanie. O, jakiś, czekajcie, miał tylko ten sam ekran. O, po rozblokowaniu. Nam jakieś głupoty się nie wyświetlały. No dobra, no to jedziemy. Tu jeszcze mam dźwięk przy okazji ustawione, sobie tam już wyłączyłem, więc dotykam, jest. Dotykam, jest. Powiem wam, że pierwsza rzecz, która właśnie zwróciła moją uwagę, to naprawdę ten czytnik linii, no teraz coś nie zadziałał, krzywo położyłem palec, naprawdę działa o wiele szybciej i jest bardziej celny, że tak powiem, i trafny. Na pewno więcej razy jestem w stanie odblokować bez jakiegoś tam błędu niż w przypadku S8 Plus, więc dla mnie ten czytnik w przypadku Note 8 jest zdecydowanie lepszy niż w przypadku S8 z plusem. Gdy sobie popatrzycie, teraz postaram się równocześnie dotykać, który telefon pierwszy się rozblokuje, jeżeli oczywiście wszystko się trafi, więc jak dla mnie, czekajcie, żebym skoordynował palce, jedziemy jeszcze raz, raz, dwa, trzy, odblokowujemy. No, tym razem prawie tak samo im się udało, ale w większości przypadków według mnie szybciej, o tutaj coś nie dotknąłem, szybciej działa odblokowywanie i lepiej działa ten czytnik linii papilarnych, który jest w Note. Jest bardziej trafny i celny. No i to odblokowanie na pewno przeważnie jest szybsze i bardziej trafne. Jak widzicie, no częściej mi się zdarza mieć problem z odblokowaniem odciskiem palca S8 Plus niż Note'a, więc jak widzicie, teraz było równocześnie dotknięte. Note wybudził nam o wiele szybciej, więc według mnie opinia odnośnie czytników linii papilarnych w porównaniu Note 8, Galaxy Note 8 kontra Samsung Galaxy S8 Plus. Note, czytnik linii papilarnych w obydwu urządzeniach jest naprawdę dobry. Jednakże w S8 czasami częściej zdarzają mu się wpadki, czyli nierozblokowanie ekranu. No i po prostu minimalnie, ale to są naprawdę bardzo, bardzo małe chwile, wolniej rozblokowuje ekran
S8 Plus niż Note 8, więc w starciu tych dwóch telefonów w temacie czytników linii papilarnych, szybkości ich działania wygrywa oczywiście Note 8, jeżeli chodzi o ich umiejscowienie i to, że, no, że są dosyć wysoko. No, dla mnie, ja nie widzę problemu w rozblokowywaniu tych dwóch telefonów. Jeżeli ktoś ma naprawdę może małe ręce czy coś, to może mieć problem. Dla mnie zawsze palec ląduje w odpowiednich miejscach, zresztą jeszcze dodatkowo z racji moich etui, które na nich mam, ten problem tak naprawdę nie występuje, więc ewidentnie, o, widzicie, dotknąłem obydwa razem, S8 nie do końca złapał odcisk, a i tutaj widać, ewidentnie, według mnie, Note wygrywa, bezapelacyjnie, i to już wiele razy sprawdziłem, że jest lepiej, no, więc jeżeli chodzi o odciski palców, poprawiono czytnik linii papilarnych na pewno w Note w porównaniu do Samsunga S8 Plus. Tyle z mojej strony w tym kolejnym porównaniu tych dwóch topowych modeli Samsunga. Jak się podobało, oczywiście łapka w górę, jak się nie podobało, łapka w dół. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, więcej testów niedługo i porównań, więc trzymajcie się ciepło, hej!